Powiem tylko jeszcze raz, przypomnę kilka słów na panów temat pana Tomasza Ptaka. Jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji, kierunek prawo, przeprowadzone szkolenia z prawa budowlanego, przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy, wyśmienity szkoleniowy, jest obecnie też nie tylko w upadłości, ale tak samo szkoleniowy, jest głównie w RODO. Zainteresowania, polityka i stosunki międzynarodowe, służby specjalne, historia XX wieku, Rosja i Chiny, stosunki polsko-żydowskie, zamki, pałace w Czechach i to, co najbardziej mi się podoba, bór zawodowy. Oczywiście, tak jak wspomniałem na początku, ekspert też w tematyce odurzania. A z czego się to wzięło? Oczywiście z windykacji, bo jeżeli ktoś, jak to przypominam, nie dba o swoje finanse, nie windykuje, później staje się dłużnikiem. Więc pan mecenas też rozłożył na czynniki pierwsze ten rynek, który jest bardzo konkurencyjny, czyli windykacja. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Jak już tutaj pan Tomasz przedstawił, jestem prawnikiem, zajmuję się no dzisiaj już tylko w zasadzie oddłużeniami albo ochroną danych osobowych. To są te dwie gałęzie moich zainteresowań zawodowych, które w praktyce realizuję. Ochrona danych osobowych, czyli dzisiaj RODO. Ale mam z Państwem rozmawiać o oddłużeniach. Jak wszystko, ma to również związek z ochroną danych osobowych, ale o tym przy innej okazji. Natomiast kwestia oddłużenia, czyli upadłości, tak zwanej upadłości konsumenckiej, czyli upadłości dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, proszę Państwa. Ale to nie znaczy, że są to tylko osoby, które nigdy nie prowadziły działalności gospodarczej, ale już zaprzestały ją prowadzić. A więc wniosek o ogłoszenie takiej upadłości może złożyć każdy podmiot, oczywiście mający w tym momencie, w momencie składania wniosku, status konsumenta, a wniosek może obejmować również zobowiązania wynikające z działalności gospodarczej, którą zakończył, i zaznaczam tu, proszę Państwa, też warto to wiedzieć, którą zakończył nie tylko faktycznie, ale i formalnie. To znaczy wykreślił swój wpis po prostu z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Bo wiemy, że tutaj były nawet swego czasu spory na ten temat, czy ktoś, kto faktycznie już nie prowadzi działalności gospodarczej, nie wystawia faktur, ale nadal figuruje jego wpis w CEIDG, może złożyć taki wniosek. No, on ma w tym momencie status przedsiębiorcy. A konsument to nie jest przedsiębiorca, to jest osoba nabywająca towary, na przykład usługi bez związku z działalnością gospodarczą. Stąd on musi stracić status przedsiębiorcy, nie być nim również pod względem formalnym. Ale jak przestanie być przedsiębiorcą, czyli wykreśli swój wpis, to nawet jego zobowiązania wynikające z działalności gospodarczej obejmie upadłość konsumencką. Ponieważ ona właśnie jest dla tychże osób konsumentów. Proszę Państwa, o czym warto pamiętać przy tejże upadłości konsumenckiej? Wiemy, jacy są klienci i tu tak naprawdę, czy to będą odszkodowania, czy to będą, proszę Państwa, kredyty frankowe, czy właśnie upadłość konsumencka. Wobec ci klienci generalnie mają sporą dozę nieufności, dużą dozą nieufności traktują już dalej wszelkiego rodzaju podmioty, które być może chcą im pomóc, tak? Bo czasami okaże się, że ktoś nie pomógł poprzednio, ponieśli koszty i dzisiaj mamy z tym problem. Ale pamiętajmy o jednym, że jeżeli klient nam nie zaufa, choćby w stopniu minimalnym i nie pokaże dokumentów, to my nie jesteśmy w stanie do końca powiedzieć, czy on zasługuje na tę upadłość. Mówimy tu o zasługiwaniu, oczywiście nie żadne klauzule moralne o tym decydują, tylko właśnie przepisy, tak? A skoro przepisy, to dokumenty. Jakie ma dokumenty? Czyli z czego wynikają zobowiązania? Po pierwsze. Po drugie, na jakim etapie egzekucji są? Czyli mówimy oczywiście o tej ankiecie, którą Państwo przedkładacie. Tak? Z jakiego pochodzą długi, proszę Państwa, tak? To też jest bardzo ważne. No BTE oczywiście, to też jest istotne, BTE jako ten bankowy tytuł egzekucyjny. Czy są zagraniczni kontrahenci, czy wierzyciele to zagraniczni kontrahenci, ale najważniejsze właśnie to jest rodzaj zobowiązania, tak? A więc żebyśmy tego klienta tutaj w jakikolwiek sposób od niego wyciągnęli te informacje kompleksowe. Bo pamiętajmy o jednym, jeżeli my
nie wyciągniemy od nich tych informacji i dokumentów, no to zgodnie z prawem upadłościowym i naprawczym może się okazać, że klient we wniosku nie poinformował o wszystkich okolicznościach i o wszystkich zobowiązaniach. I w tym momencie no może to być przesłanka negatywna do ogłoszenia upadłości. Więc musimy pamiętać o tym, jeżeli Państwo tutaj, zwłaszcza do tych Państwa, którzy, jakby to powiedzieć, oferujecie nasze usługi, żeby klient pamiętał, żeby klient miał świadomość, że on musi nas poinformować o wszystkich, jakby to powiedzieć, o wszystkich swoich zobowiązaniach. Bo przecież są zobowiązania, które są wyłączone z upadłości konsumenckiej. Co to jest? To są zobowiązania alimentacyjne, po drugie grzywny czy odszkodowania orzeczone przez sąd. To są zobowiązania wyłączone z upadłości konsumenckiej. A więc po pierwsze, żeby klient spełnił wymóg złożenia kompletnego wniosku o ogłoszenie upadłości. Po drugie, po to te informacje, żebyśmy wiedzieli, czy są zobowiązania niepodlegające w ogóle, których nie obejmuje wniosek o ogłoszenie upadłości. Więc musimy mieć tę świadomość, że pełne informacje muszą się tu znaleźć. Czy toczą się obecnie sprawy związane z długami, czy są to już prawomocne tytuły wykonawcze? Ja tu nie będę powtarzał wszystkich wymienionych pytań w ankiecie, ale bez tego może się okazać, wszystko zależy oczywiście od stanowiska sądu, bo naprawdę są sądy liberalne pod kątem rozpatrywania tych wniosków, ale są też sądy bardzo rygorystyczne. Podam przykłady dwóch orzeczeń za chwilę. Ale po to są te informacje, żebyśmy my, dokładając należytej staranności, sporządzili wniosek na podstawie jak najbardziej stanu faktycznego, który jest bliskiego prawdy. Bo tak jak mówię, to może być przesłanka negatywna do ogłoszenia upadłości. Kolejny element. Na co były wydawane, krótko mówiąc, na co klient jako dłużnik wydał pieniądze, które zaciągnął, kiedy zaciągał zobowiązania. Miałem ostatnio sprawę i tu przyznam, że ta sprawa jest przegrana. Dlaczego? Bo sąd ogłosił upadłość, sąd często odmówił ogłoszenia upadłości, ponieważ klient, ani nie było żadnych innych przesłanek. Klient okazało się chciał pomóc rodzinie i przekazał całość pieniędzy, całość zobowiązań, które zaciągał, te kredyty po prostu, pieniądze z tych kredytów na pomoc rodzinie. A sąd stwierdził, niestety przykro mi, ale ogłosić upadłości nie możemy, bo klient nie zaspokajał swoich potrzeb zaciągając zobowiązania, tylko potrzeby rodziny. Więc bycie dobrym Samarytaninem przez klienta jest problematyczne. Tak? A więc musimy pamiętać o tym, żeby uzyskać informację, co się stało z tymi pieniędzmi, które klient otrzymał zaciągając zobowiązania. Na co wydał pieniądze? Proszę. Bo jeżeli się okaże, i tu musimy już patrzeć na takie orzeczenie, że on pomógł rodzinie, pomógł mamie, która była w długach. I co się teraz dzieje? Tutaj ważna sprawa. Mama była w długach, babcia była w długach. Klient pomógł tym osobom. One być może z długów nie wyszły, a on dalej, a jeszcze na dodatek on teraz jest w długach. Tak? I na to sąd też patrzy. Traktuje to jako przesłankę niedochowania należytej staranności, jeżeli chodzi o swoje zobowiązania. Dwa, odmawia tu zastosowania klauzuli humanitaryzmu, tak zwanego, zasady klauzula słuszności i humanitaryzmu, kiedy może się okazać, że to są jedyne takie dwie zasady moralne, bo nie da się innych przykładów, innych przyczyn podać, gdzie można ogłosić upadłość. Więc istotą jest, co się stało z tymi środkami, które klient uzyskał zaciągając zobowiązania. Mamy drugie orzeczenie sądu w Warszawie, gdzie i to nawet powiem Państwu, że to się znalazło we wniosku o upadłość, bo ja go nie pisałem, ale go widziałem w poprzedniej firmie, od której zaczęliśmy znajomość, prawda? Tam był tak ten wniosek sformułowany. I co sąd orzekł? A może inaczej, na co klientka zaciągnęła zobowiązania? Telewizory, pościel, naczynia. I tak, telewizor dla brata, pościel dla mamy. I co zrobił sąd? Ogłosił upadłość dłużniczki. Więc mamy dwie sytuacje. Rygorystyczne podejście do realizacji wniosków o upadłość, bardzo liberalne.
I też tu klienci o tym muszą wiedzieć, że nie mamy żadnej możliwości tutaj manewru. Nawet w ramach jednego sądu, co tutaj już było powiedziane, mogą dwóch różnych sędziów może orzec, może wydać dwa różne orzeczenia. Wobec czego pamiętajmy o tych informacjach, one są bardzo istotne. Skąd długi, z jakiego tytułu wyroki sądowe? Mają Państwo w tych dokumentach z windykacją na drugiej stronie wniosek o wykonanie analizy prawidłowości zadłużenia. Oczywiście to klient wypełnia, nie Państwo na spotkaniu, ponieważ klient po pierwsze przypomina sobie, a po drugie czas, tak? Nie możemy rozmawiać i ewentualnie coś jeszcze podpowiedzieć. Na trzeciej stronie, której tutaj nas, nie mamy na slajdzie, jest listę też pole opis sytuacji, problem plus ceny. Też ważne jest to, żeby poznać cel klienta. Czasami klient nie chce ogłosić upadłości i ma za cel mediowanie. Może ktoś też na ten temat. Tak, na podstawie tego klienta, o którym rozmawialiśmy, oczywiście nie podali jego nazwiska, ale wiemy, o kogo chodzi przed kilka dni temu, prawda? Tak, bo zaczęliśmy rozmowę w spotkaniu w grudniu z tym klientem, dotyczyło jeszcze ogłoszenia upadłości. Tam była specyficzna sytuacja, ale finalnie klient chciał ogłosić upadłość. Mamy minęło kilka miesięcy. Ja tak naprawdę nie zobaczyłem od tego klienta żadnego dokumentu jako źródła jego zobowiązań. Klient próbuje się ratować, widocznie w miarę skutecznie, bo gdzieś tam jakieś zobowiązania pojedyncze spłaca. Po czym teraz się okazuje, że klient założył, jest udziałowcem w spółce z o.o. No to jak ogłosić jego upadłość, kiedy to już jest majątek, tak? Jak zbyć ten majątek, żeby on nie wszedł do masy upadłości? To jest problem, tak? No i teraz klient nagle okazuje się, proponuje, a czy nie moglibyśmy jednak pomediować z wierzyciela zamiast upadłości? Bo mówi tak, po pierwsze próbuje sam część zobowiązań spłacać, po drugie, no już mam majątek w postaci udziałów w spółce i on wejdzie niestety do masy upadłości, gdyby upadłość udało się ogłosić. Wobec czego nawet takie informacje, właśnie cel klienta tak naprawdę, bo może się okazać po rozmowie z tym klientem, że ma trzy kredyty bankowe, które może niekoniecznie nadają się do upadłości, bo upadłość to jest, proszę Państwa, też to są konsekwencje. To jest utrata samodzielności, proszę Państwa, przez dłużnika. I wszystko zależy to od syndyka, ale jakie są skutki upadłości? No po pierwsze, syndyk może albo będzie żądał od dłużnika comiesięcznego, proszę Państwa, wyciągu zależności.